Cześć, witam Ciebie gorąco i serdecznie. Ja jestem Yuken, a dziś, drogi widzu, mam dla Ciebie pewien prezent. Tak, niespodziankę przygotowałem dla Ciebie. Moi drodzy, często pytaliście mnie, jak to zrobiłem, że tutaj w moim sklepie, w Supermarket Simulatorze, mam taką fajną podłogę, taką jasną oraz, no, taki bajerancki sufit. Oraz jak to zrobiłem, że mam inne kolory ścian, że to w ogóle tak fajnie wszystko razem wygląda. No to już Ci, drogi widzu, wszystko krok po kroku opowiem, pokażę i dokładnie pokażę, jak to ustawić. Rzeczy są dwie, bo to, moi drodzy, że akurat mam inny kolor ścian, to nie jest tutaj żadna jakaś wielka filozofia, ponieważ to jest tylko i wyłącznie mod, który nazywa się Store Customizer. Na moim kanale zresztą masz instrukcję, jak różne mody pobierać. Pobierasz go w taki sam sposób, jak za chwilę Ci pokażę dalszą część. I tutaj sobie możesz wybierać przeróżne kolory. Ja akurat sobie ustawiłem taki, no, fioletowo-różowy. Możesz sobie ustawić, nie wiem, czarny na przykład, tak? I zobacz, będziesz mieć kolor ścian czarny. No, też to źle nie wygląda tak naprawdę, patrząc, no, nawet też całkiem spoko, moi drodzy. I tak samo, jeśli chodzi o regały, tu też filozofii, moi drodzy, żadnej nie ma, ponieważ to również ustawiamy w modzie Store Customizer. Także to nie jest moja jakaś tutaj rewolucja. To jest po prostu jakby fizycznie. O, zobaczcie, teraz sobie na przykład ustawiłem regały na czarne. Także to jeśli chodzi o tego moda. O, teraz nawet wam powiem szczerze, że to jeszcze lepiej wygląda tak czarno-biało, ale to już mniejsza o to. Natomiast przechodzimy do drugiej części, bo tego dotyczy głównie ten odcinek i ta niespodzianka, którą dla ciebie, drogi widzu, przygotowałem. Jak to było z tą podłogą? No może cię to zdziwi, drogi widzu, ale byłem bardzo zniesmaczony tą podłogą, która była. Tą drewnianą, obleśną wręcz podłogą. No nie mogłem na to patrzeć. No zupełnie to takie niepolskie, nierealistyczne. I może trudno będzie ci w to uwierzyć, ale zrobiłem te tekstury sam. Tak, sam zrobiłem te tekstury. Tak samo było z sufitem. Nawet wczoraj, właściwie już dziś w nocy siedziałem i te tekstury tworzyłem, żeby jakoś to wyglądało. Więc ja ci, drogi widzu, te tekstury po prostu udostępnię. Wrzucę je na stronę Nexus Moda i sobie będziesz mógł lub mogła, droga widzko, pobrać. Jeśli chodzi o lodówki, to tutaj jeszcze tego nie dopracowałem, jeszcze nad tym siedzę, bo jak widzicie, troszeczkę się jeszcze rozjeżdża, jeśli chodzi o piksele. Tam musi być większa rozdzielczość tego, ale też stworzyłem sobie schemat lodówki. No nie wiem, może będzie to w innym kolorze, w każdym razie logo jest. Ta lodówka akurat mi wyszła taka błękitna. No, muszę się zdecydować w ogóle, w jakim kolorze to ma być, także to jest jeszcze w trakcie prac. No i pracuję jeszcze nad zamrażarkami, także z pewnością akurat update do tego wejdzie. Tu się możemy skupić tylko, moi drodzy, na podłodze, na teksturze ściany. No teraz jej za dobrze nie widzicie, musiałbym zmienić kolor ściany, bo na czarnej tego nie widzicie, więc może wróćmy do jakiegoś jaśniejszego koloru. Po prostu ściana jest taka lekko, bym powiedział, chropowata. Zobaczcie, moi drodzy, no tutaj niestety z magazynu się czasem ciężko wychodzi, mam nadzieję, że to też naprawią. Zobaczcie, ściana jest taka fajna, chropowata, tą teksturę też przygotowałem, działa wszystko fajnie. Jeszcze też będę to oczywiście dopracowywał i no sufit, podłoga i ściana. No jakby ktoś chciał, to jeszcze udostępnię, moi drodzy, bo dodałem parę tekstur do z książkami. Jak są osoby ambitne, inteligentne, które lubią mieć inne książki niż jakieś tam mangi i nie wiem, jakiegoś, kurczę, Bibera śmiesznego, no to macie fajne, inteligentne książki, jak najbardziej na półkach, tak, to jestem ja, to jestem ja. Właśnie, drogi widzu, będzie mi bardzo miło, jak docenisz moją pracę i to, że dla ciebie udostępniam taką, no taką paczkę i zostawisz mi tą symboliczną łapkę w górę, komentarz pod filmem dla lepszych zasięgów, bardzo, bardzo mi na tym zależy. A jeśli jeszcze nie subskrybujesz kanału, to możesz jak najbardziej to zrobić. Także, moi drodzy, tak jak mówiłem, lodówka jeszcze jest w trakcie prac. Skupiamy się w tej chwili na podłodze, na ścianach oraz na suficie. Jeśli chcesz mieć tak jasno, tak fajnie, no naprawdę, robi to robotę. Wygląda, jak widzisz, to zupełnie inaczej niż normalnie, tradycyjnie, gdybyśmy mieli tą podłogę drewnianą. Także musisz sobie wejść, drogi widzu, w linka, którego masz w opisie. Ja już ci pokazuję, jak to ściągnąć. Znaczy, jak to ściągnąć? No wchodzisz po prostu w linka i pobierasz. No jeżeli będziesz mieć z tym problem, to jest poradnik na moim kanale, w którym możesz to sobie
zobaczyć, jak pobrać mody w ogóle ze strony Nexus Moda, bo to będę wrzucał na stronę Nexus Moda. No i moi drodzy, pobierzecie się archiwum, ja to po prostu nazwałem, żeby się nie pomyliło, tekstury ścian i podłogi UKNTV z moją skromną nazwą, więc sobie po prostu to wypakowujesz jakimś winrarem, czy co tam masz innego i będziesz mieć folder. No i drogi widzu, ja to specjalnie tak wrzuciłem do folderu, żeby było ci łatwiej to po prostu przenieść, żebyś się z niczym nie pogubił, nie pogubiła. Może droga widzko, bo widzę, że coraz więcej dziewczyn również komentuje moje filmy, także serdecznie pozdrawiam wszystkie panie. Także wchodzimy w Supermarket Simulator, ten folder, i to po prostu do folderu Belfinex, Plugins, Tekstur, Replacer. Musicie przenieść, możecie przenieść właściwie całościowo, to się też nic nie stanie. A jak znaleźć folder? No moi drodzy, nic prostszego, tu już wam na szybko też to pokażę. Wchodzicie sobie na Steama, w bibliotekę oraz klikacie na Supermarket Simulator prawym przyciskiem myszy, zarządzaj, przeglądaj pliki lokalne. I kiedy tutaj wejdziesz do folderu supermarketu, to wszystko, co ja ci tutaj daję w prezencie, możesz zasadniczo przekopiować tak, bo tam ci się nic nie podmieni. Jeżeli ja nic tu, zobacz, nie wrzuciłem poza tym, co mamy. Zobacz, drogi widzu. Tekstury to masz tylko książki, masz podłogę, no ewentualnie sobie usuniesz, jeżeli nie będziesz chciał lub chciała. Tapety, ja tą tapetę i tak zmieniam, bo jest za duża. Masz płytki na podłogę, masz lodówkę, którą też będzie update, od razu mówię. No i masz teksturę na ścianę, także nic ci się tu nie popsuje. No chyba, że książek nie chcesz zmieniać i chcesz mieć takie, jakie masz, no to tego nie kopiuj. Natomiast jeśli skopiujesz całość, to też zmienią ci się nazwy, bo zobacz, tutaj też masz ikonki do książek, które pozmieniałem, żeby to wszystko dobrze działało, no i nazwy tych książek. Także tu wszystko będzie działało, jeżeli te wszystkie trzy foldery przekopiujesz, to książki też ci się zmienią przy okazji zupełnie na półce. Także to tyle, jeśli chodzi o ściąganie ze strony Nexus Moda. Tak jak mówię, będzie to wrzucone już za chwileczkę, będzie podlinkowane w opisie pod filmem, wrzucasz to typowo do folderu Supermarket Simulatorem. Jeśli masz jakieś uwagi, pomysły, to śmiało pisz, a ja jeszcze zapomniałem ci pokazać jedną rzecz, której tutaj chyba tobie nie udostępniam, ale jeżeli będziecie chcieli, to drogi widzu, z miłą chęcią ci to też udostępnię, bo jeszcze jedną rzecz tutaj sobie zmieniłem. I jeszcze pracuję nad tym, także to jest pierwsza moja wersja w ogóle jakiejkolwiek modyfikacji w życiu, więc też proszę, bądźcie do mnie wyrozumiali. Lubię zmieniać, lubię pracować nad pewnymi rzeczami. Jedną z tych rzeczy, jaką też zrobiłem, nie wiem, czy tak zostanie, po prostu mamy żółty sklep, może pójdźmy dalej, może mnie to auto nie rozjedzie. No, mam fuksa, bo już mnie raz tura auto rozjechało. Zobaczcie, moi drodzy, tak to się prezentuje z daleka. Lepiej widać Stonka Jukena. Oczywiście, jeśli chodzi o zmianę nazwy sklepu, czy ten baner, który mam, to nie jest jakaś moja tutaj wielka filozofia. To po prostu jest też mod, który to zmienia, właśnie ten Store Customizer to zmienia. Nie wiem, czy to tak zostawię, czy będę miał czerwone cegły. Po prostu sobie naniosłem taką fajną, złotą teksturę, bo to wbrew pozorom, to słuchajcie, nie jest kolor żółty, to jest kolor taki złoty, no tylko wiadomo, no. Troszkę fituje do tego loga, no jeszcze się zastanowię, to już jest tam inna sprawa, natomiast jeśli byście chcieli taką teksturę, to też możecie dać znać i do następnej paczki to po prostu dodam. No i jeszcze pracuję nad okleinami do szyb. Także tak to wygląda. Mówię, jeśli chodzi o regały, to ja też nie wiem, moi drodzy, czy przypadkiem sobie, nagrywając kolejne odcinki z Supermarket Simulatora, czy sobie nie zostawię właśnie takich ciemnych. Tutaj generalnie też pracuję nad lodówkami, to może przy okazji też będą ciemne, może będą jasne. Tylko generalnie prawda jest taka, że, zresztą mogę ci to, drogi widzu, pokazać, teraz nawet światła nie mamy zapalonego, ale może zrozumiesz, dlaczego kompletnie zrezygnowałem z białych półek. No ponieważ to tutaj to by wyglądało chyba jak w aptece. Zobaczcie, no mnie osobiście, jak się światło zapalało, raziło po oczach, już tu było za jasno po prostu, a no światła muszą być, bo to jest moje zboczenie, słuchajcie, zawodowe z prowadzenia sklepu. I no wiem, że sklep no, w centrum handlowym musi być dobrze oświetlony, żeby ludzie chcieli kupować, także no tak też nie jest źle z tymi białymi półkami, no ale to już jest kwestia gustu, tutaj jakby każdy sobie wybiera jak chce. Tak samo możesz sobie dowolnie wybrać kolor ściany.
Ale teksturę, jeśli chcesz taką ścianę troszkę podrapaną z jakimiś tam, wiesz, wzorkami, to śmiało, śmiało właśnie to dostaniesz w tej paczce ode mnie. Na razie takie badziewne dostaniesz lodówki, ja bym proponował ci to wywalić, bo to jest totalnie w fazie testów i to dosłownie chwilę przed nagraniem tego odcinka zrobiłem i jeszcze mi się tam wszystko totalnie nie domknęło z tą lodówką. Zresztą mogę ci pokazać, drogi widzu, bo to działa z dwóch stron. Zobacz, tak to wygląda, no z tyłu mamy lodówkę jak lodówkę, nie, no tam nie jest doklejona, sobie jest kabel, natomiast z tej strony jest dokleina, natomiast no widać, że tu ewidentnie są piksele, bo to było za małej rozdzielczości i trzeba to zdecydowanie większej rozdzielczości zrobić, także aż mi wstyd to po prostu pokazywać wam w tej chwili, jak ma być szczery, moi drodzy, bo to kompletnie nie wygląda. Chciałem po prostu mieć swoje firmowe lodówki. Dla tych wszystkich, którzy będą chcieli sobie ściągnąć, logo będzie mniejsze, będzie Coca-Cola większa. Zresztą zobaczymy jeszcze. Zamienię może. Będę jeszcze tutaj się tym bawił, jak mnie Vena i Inwencja poniosą. Także cóż, widzu, no to chyba wszystko. To chyba wszystko. Będzie mi bardzo miło, jak zostawisz łapkę w górę i komentarz pod filmem dla lepszych zasięgów, bo naprawdę siedziałem nad tym sporo czasu. A dostajesz ode mnie fajny prezent, jeżeli zdecydujesz się mi właśnie zostawić łapkę w górę, komentarz pod filmem i subika, jeśli nie subskrybujesz mojego kanału, to będziemy mieli sytuację win-to-win. Ja tobie daję pewną wartość, ty tą wartość doceniasz, zostawiając mi symboliczną łapkę, subika, czy szczególnie podziękowania dla wszystkich, którzy właśnie komentują moje filmiki i moją serię z Supermarket Simulatora. Także to tyle, trzymaj się i do następnego odcinka z Supermarket Simulatora. Do zobaczenia, cześć!